Cześć, dzień dobry, dzień dobry. Witam na kanale Świat Linuxa. Bardzo z tej strony. Słuchajcie, dzisiejszy film jest niesamowity, powiem to tak. Jestem pod olbrzymim wrażeniem tego, co za chwilę zobaczycie autentycznie. A nie ściemniam, to nie jest żaden clickbait. Microsoft wypuścił dobry Windows i naprawdę konkurencję dla Linuxa, jeżeli chodzi o stare sprzęty. Przed Wami Windows 11 LTSC za darmo bez bloatwaru, bez wymagania TPM i nie wymaga karty graficznej z DirectX 12, do którego zobaczycie to na tym żywym sprzęcie, to jest HP z 2011 roku dwa rdzenie, cztery wątki i 6 GB RAMu Microsoft wypuścił dobry Windows, ja nie sądziłem, że to kiedykolwiek powiem ale tak jest autentycznie, od razu zastrzegam że obraz z tego kompa zobaczycie niestety na chińskim graberze, nie na kamlinku, tak jak teraz, dlatego, że mam tutaj podłączone to wszystko przez VGA D sub VGA, tak? I ten mój aktywny konwerter z D sub na HDMI nie jest obsługiwany przez kamlinka, dlatego będzie jakoś troszeczkę gorsza. Ale naprawdę, jak to zobaczycie, to po prostu wow, całkowite. Wow, wow, gorąco zapraszam na film. Ok, bez zbędnego oglądania stron internetowych, bo pobranie to chyba każdy może wpisać w Google Windows 11 LTSC i tam się wybiera pobieranie po prostu albo dla Arma, ARM, czyli dla malinki m.in. urządzeń z ARM, albo dla Intela AMD, to jest akurat ta wersja HP 8440P przed Wami. Słuchajcie, to co widzicie tutaj, postawiłem tylko i wyłącznie sterowniki zastrzeżone NVD, ponieważ na tych Windowsowych oryginalnych nie mogę podłączyć drugiego zewnętrznego monitora. Reszta jest niezmienna, czyli po pierwsze, popatrzcie jak to pracuje na tym HP-ku. Oczywiście, to jest po angielsku w tej chwili, dlatego że nie ma wyboru języka polskiego. Język polski dodajemy sobie po prostu sami. Nie jest to żaden problem w ustawieniu, jak to robimy. Jest to pełna wersja, bez żadnych ograniczeń. Proszę bardzo, jest to wersja aktywowana. Trzeba mieć tylko dostęp do internetu, tak? To mniej więcej nam. Tutaj wygląda Display. ten sposób się nam zachowuje, bla bla bla. Ogólnie to jest pełna jedenastka z tym, że okrojona z tego całego reklamowego badziewia, AI nie wiadomo czego jeszcze, autentycznie. I powiem tak, że naprawdę ja jestem pod wrażeniem. Mówiłem, mówiłem to w i będę mówił to nieraz w tym filmie, tak. Ja pingwiniasz, linux, ale tak autentycznie jest. Pierwsze co, zobaczcie sobie. Tutaj na menedżer systemu. Tak to mniej więcej wygląda. Również od razu ostrzeżenie: nie ma tutaj GUI dla Defendera, dla antywirusa. Antywirus działa, działa tutaj jako usługa, bo to widać, natomiast GUI tutaj nie ma. Popatrzcie, jak to się prezentuje. Przełączymy sobie na, na logiczne te procesory, wszystkie. Proszę bardzo, system nic nie robi. Dwa dwa, dwa na cztery wątki. 6 GB ramu. Wow, po prostu tutaj to zaczyna grzebać, no ale to wiadomo. Zużycie ramu około 2 GB na start, tak to wygląda. Czyli teoretycznie nawet na 3 GB damy sobie tutaj, że to powiem, radę. Do aktywacji potrzebujecie połączenia z internetem, to się robi automatycznie, więc nie ma tutaj najbliższego problemu. Wejdźmy sobie, popatrzcie, jak to nawet pracuje. Tak? to jest dyskowa. Około 10 GB ten system zajmuje 10 giga tyle ile Linux, nie 20 parę. Jest wrażenie zarombiste. Powiem od razu tak, jeżeli używacie Ventoja, tak jak ja, żeby to zainstalować, to sama instalka przechodzi OK, tak? Ale pierwszy restart, przynajmniej u mnie, pokazuje No Disk, no, no disk System Error, tak? Jeżeli odepnę Ventoja, trzeba odpalić Ventoja, znaczy z włączonym Ventojem, wybrać jeszcze raz i wybrać tam F4 i wyszukiwanie, wyszukiwanie instalacji Windows w ten sposób to u mnie działa. Być może jak zainstalujecie to normalnie z pendrive'a, z SSD, z dysku podpiętego, tak, to będzie chodzić normalnie. Przy wentoju trzeba to butować w ten sposób, bo nie wiem, z jakiegoś powodu tzw. Bootloader, tak zwany bootloader zamontował mi chyba na wentoju. Na w ten sposób, ale to działa. ten sposób nam to pracuje. Yy, popatrzcie się tutaj. Tu jest pusto, tu nie ma nic, nic, autentycznie nic. Nie ma reklam, nie ma gierek, nie ma proponowanych, nie ma nawet sklepu Microsoft. W drugiej części filmu zobaczycie to już na pełnym wypasie, z gimpem, testami i tak dalej, tak dalej, Tutaj macie na czysto, całkowicie. Tu nie ma nic, nawet nie ma DirectX-a, to mówię od razu. DirectX trzeba to sobie instalować samemu, bo tego po prostu tutaj nie ma. E, wiadomo jakieś Microsoft do Microsoft Store jest odpowiedni skrypt. Teraz się pewnie wyświetlić tutaj link albo strona taka wam pokaże się tak. Przechodzicie, pobieracie ten to z GitHuba, uruchamiacie jako administrator, on to sobie przegrzebie, przemieli te z wersji 2019, ale to chodzi bez problemu i wtedy macie już Microsoft Store, chyba że go nie chcecie. To jest inna bajka. Nie ma tutaj samby, też nie zauważyłem możliwości instalacji dodatkowego, na przykład żeby zainstalować sobie tutaj tę, no, wslkę, czy tam inne rzeczy. Nie widziałem, żeby to tutaj można było w jakiś sposób zainstalować. Może, a może tutaj to jest, teraz to znalazłem. Przepraszam, wycofuję. Zgłupłem, zgup przepraszam. Jest to tutaj, no ja nie używam Windows'a normalnie. Możemy tu sobie dodać te dodatkowe rzeczy jednak. Przepraszam, nie wiedziałem. No ja nie używam windy, więc nie wiem. Ale tak jak widać, samby tutaj nie ma, można ją podłączyć, można podłączyć NFS-a, gdyby ktoś potrzebował, więc spoko. Ogólnie to wszystko to jest kod 11, tylko bo tak jak powiedziałem, mocno, naprawdę mocno tutaj wszystko ładnie... Okrojone. aktywacja, proszę bardzo, żeby nie było. System jest aktywny przez 90 I. dni, a property będziecie mieli konfigurację tego komputera. Jak widać zachowuje się to naprawdę bardzo dobrze, jak na tak stary sprzęt i 11 Windowsa bez update'ów. W tej chwili nie ma tutaj zrobionych jeszcze żadnych update'ów. Nic, to jest świeżutki system, tak? Całkowicie, więc pracuje to naprawdę bardzo autentycznie fajnie. To, co tak jak powiedziałem, jest tutaj zainstalowane tylko sterowniki Nvidia. Całej reszty nie ma. To jest stary laptop, on tutaj nie ma wsparcia już, jeżeli chodzi o jakieś dodatkowe rzeczy. Yy, więc no, to wygląda w ten sposób, tak? Trochę rzeczy tu brakuje. Nie wiem, czy mogę tu postawić stery od siódemki, bo takie są dostępne dla tego HP. Nie robiłem tego, nie ruszałem, system działa, pracuje. W drugiej części zobaczycie, że nawet WebGL chodzi elegancko, tak? Jeżeli chodzi o responsywność tego systemu, nie jest idealnie. Ale jest bardzo, bardzo moim zdaniem, dobrze. I tak ja mówię to jako linusiarz. wiadomo, że jeżeli postawicie na tym sprzęcie jakiegoś, nie wiem, Antixa, MX Linuxa, no to ten sorry za, za stuki, no remot sąsiadów, jeżeli postawicie to Antixa, to wiadomo, że Antix będzie chodził szybciej, MX Linux też, Kufor OS też. Ale jeżeli potrzebujecie Windowsa, bo, bo musicie mieć Windowsa na starym, nawet dwunastoletnim laptopie, to to ma ręce i nogi, to jest autentycznie, ja to teraz powiem, dobra konkurencja dla Linuxa na stary sprzęt, naprawdę, ja sobie nie żartuję. Sami zresztą możecie spróbować, zobaczyć jak to tutaj tematycznie, jakbym powiedział, chodzi, tak. Tu mamy jakieś powiadomienia, powinny nam się pojawić, tak jak powiedziałem, nie, nie będę pokazywał jak tu język polski zainstalować, bo to się wszystko robi ładnie nam w ustawieniach, tak. Sama, sam fil używania systemu jest w porządku, wiadomo, że trochę to jest takie, no przycina, no ale mimo wszystko 12-letni laptop, no to sorry, tak. Hmm. Myślę, że wiele osób powie, wielu ludziów, tak, ludziów yy, powie, że tak powinna jedenastka wyglądać, znaczy może nie do końca, bo dla normalnego człowieka brak programów jakikolwiek, czegokolwiek tutaj, tak, bo nic nie ma. Wszystko trzeba podstawić sobie samemu. Może być sporym utrudnieniem, ale dla osób, które potrzebują mieć dobrą, wydaj... dobrego wydajnego Windowsa, to naprawdę ten system myślę, że będzie bardzo, bardzo dobry. Odpalmy sobie tutaj Edge'a do kompletu. Odpalimy sobie tutaj ładnie Edge'a. Nie wiem, czy mi się wpliknęło, czy nie. Jeszcze raz. Odpalamy Edge'a, pierwsze uruchomienie, bla bla bla, to nas nie interesuje, dobra w końcu się pozbyłem tych wszystkich klikaczy i tak dalej i tak dalej, tutaj AI Copilota też nie ma, tak jak mówię, to jest czyściutki, idealny system praktycznie do gier, myślę, że będzie bardzo fajny, tak, WebGL, dajmy sobie tutaj akwarium, nie, standardowy taki test, który robię czasami tutaj na kanale na pingwinach, odpalmy sobie WebGL'a, proszę bardzo, tak to nam się zachowuje, 60 fps, stabilne jest, tak? Więc naprawdę jest ok. Bardzo fajne funkcje, to co są tutaj, wiadomo, dla wszystkich Windows-owców, to wiadomo, że oni to już znają i tak dalej, i tak dalej. Świetna sprawa. To dopiero w GNOME, w Linuxie weszło i w KDE Plasma bodajże że takie funkcje są, tak? No ale okej, okay. sam, tak jak mówię, sama wydajność tego systemu, jak na takiego trupa, na którym to pracuje, jest bomba. Myślę, że więcej nie ma sensu wam tu pokazywać z takich rzeczy na sucho, no bo. Pokażę Wam dosłownie za, za minutkę, jak to wygląda już skonfigurowane z kilkoma programami, z ogarniętym App Store'em. Nie App Store'em, tylko Microsoft Store'em, przepraszam Was bardzo. Dwunastoletni tak? laptop. Dobra, przechodzimy do wersji wypasionej, powiem to tak, i zobaczycie, co to potrafi. Okej, okay, witam w drugiej części filmu. Tym razem wszystko, znaczy wszystko trochę już jest bardziej ogarnięte. Dodany sklep Microsoftu i wiele, wiele innych rzeczy. Zobaczmy sobie jak ten sprzęt teraz sobie będzie radził jak w miarę w miarę to coś można już y, zrobić. Ok, jesteśmy zalogowani, Windows 11, bla 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 LTSC. Dobra, updatey, wszystko jest zrobione na Max, tak? No i patrzymy co tu się dzieje. Po, po kolei coś tu nam wystaje, ale okej. Okay. 9 giga, czyli tak jak Gnome. <laughs> tak jak Gnome 46, Z2 giga tutaj ładnie nam zżera. Zużycie praca, 16 jest ok, to są dwa rdzenie, cztery wątki, dokładnie tak. jesteśmy sobie w takim razie tutaj, menedżer no nie jest to w pełni responsywne, ale mimo wszystko działa, jest tego jest tak. 97 GB, z tym że trzeba wziąć pod uwagę to, że ja tutaj wiele rzeczy zainstalowałem, są zrobione update'y, tak? 21,5 GB, czyli jak normalny Windows 11, pełny, chyba, nie? Dobra, zobaczmy sobie, tak. Narzędzia. Ok, sprzęt, to to nie. Nie, mnie interesuje tutaj, tu się, jak tu się wchodziło do tego. Ok, tu macie informacje o sprzęcie. Bla bla bla, aktywacja jest niepotrzebna przez 90 dni, więc wszystko jest legal, elegancko. Dobra, teraz powinno być lepiej. Pokaż, gdzie tutaj mam tą myszkę, moją piękną. Dobra, jest myszka. Pokaż urządzenia Bluetooth. Teoretycznie coś tu. To... Okej. Okay. Dodaj urządzenia, no bo Bluetooth tutaj jest. Jak najbardziej, Bluetooth tutaj jest. Urządzenia audio, myszy, klawiatury, no dobra. Obojętnie co, bo powinna mi się tu klawiatura zgłosić, między innymi. Inne rzeczy także. No na razie jest cisza i spokój. Dobra, zobaczmy sobie tutaj na... Aha, bo nie można teges, bo jest teges. No dobra. No nie wykrywa. No nie wykrywa, to nie wykrywa. Nie będę tutaj siedział pół godziny i sprawdzał. Zobaczmy sobie net. Wifi. Wifi jest tutaj włączone. Ja wiem, że jest włączone. Działające. No i co? No, to jest zwykły ten, to jest zwykły ethernet kablowy podłączony, nie? No mieli, mieli, mieli i, i co wymieli, kurde, nie, mamy tu tak czekać czy czy, ten. Dobra, nie będę czekał. no Zakładam, że po prostu nie działa, a sieć jest włączona. No niestety wyłączyło się automatycznie. OK. Personalizacja. Personalizacja, możemy sobie tutaj wyglądy pozmieniać. Ładne czarne tło. Tu mamy takie tło, no, to jest chyba standardowe, jakieś tu mamy inne. Akcenty oczywiście to wszystko ładnie jest. No nawet to jakoś działa, powiem tak. Standardowe, jasne. Okej, okay, mniejsza z tym. Nie czepiam się, bo znowu będzie, że się znęcam. Aha, bo tu się wchodzi, to jest inne, a tu się wchodzi, to jest inne. No dobra, okej. Okay. Spoko. Działa, tak? Jest okej. Okay. Aplikacje, tak jak powiedziałem, postawiłem sobie to Microsoft Store. W międzyczasie odpalił mi się tutaj LibreOffice przy okazji, tak, niechcący trochę, no ale dobra, jak się odpalił, to go dajmy, do no już. Niech zobacz, zobaczmy multitasking na tym, na tym wszystkim. No klikam i, i co? O ok, oh Jesus Christ. No dobra, ładuję. Mamy, jest dobra. ok. Teraz do tą kompletu odpalmy sobie tutaj na przykład przeglądarkę. Kurde, ale to menu jest cholernie niewygodne. Edge, opalmy sobie tutaj Edge'a. Dobra, no jakaś stronka internetowa jest. Tak, jesteśmy tutaj. To odpalmy sobie WebGL, -a, którego testuję często na pingwinie, akwarium oczywiście. No i zobaczymy, jak to tutaj będzie chodzić. 60 fps. Jest ok, jest spoko. Jak na taką kartę, to to naprawdę jest. To, to mi się podoba, tak? To, to jest spoko rzecz. W Gnomie jest to częściowo ogarnięte. Tam trzeba, znaczy prawie ogarnięte. O, ok. No trochę tutaj rozwałki jest, no ale dobra, no dobra, powiedzmy, że działa, tak jest ok. Odpalona przeglądarka, tu sobie coś się tam dzieje, tu sobie przeglądamy internetik. Żebyśmy go nie zamęczyli, to przejdźmy sobie gdzie indziej, czyli spoko. Jak widać, stary sprzęt. Windows, z Windows 11 jednak da się odpalić, tak? Bez kombinowania, bez secure bootów, bo tutaj nie ma nawet secure boota, słuchajcie. Bez jakichś TPM-ów i cholera wie czego jeszcze. Proszę bardzo, i to działa i pracuje. Da się Microsoft? Tak? Da się. Co prawda nie jest to poziom Pingwina, bo pingwiny to jest zapieprzają, tak, że głowa mała. Jest ich dużo, dużo więcej. Ale jak na takie wydanie, moim zdaniem jest po prostu w porządku. Tak, mówi to, mówi to pięcioletni użytkownik Pingwina i kiedyś tam windę używałem też swoich latek. W każdym razie zaczyna mi się to wydanie podobać. Zdaję sobie sprawę, że wiele osób się za to rzuci, dlatego że na pewno jest zdebloatowane. Nie ma tutaj żadnego reklam, nie ma tutaj kopailota, nie ma nic. Tutaj autentycznie stawiasz to sobie wszystko samo od zera. Więc i gierki powinny szybciej chodzić, i cała reszta na normalnym kompie, tak? Bo, no widzicie, jak to się zachowuje na, na czymś takim, na takim starym trupie. No bo to jest trupowaty laptop, no, no nie ma co ukrywać, nie? Już pomijając te animacje, że chodzą niezbyt tegezy, i tak dalej, i tak dalej. No ale okej, okay, dobra, nie? No gimp się niby odpala, ale trochę długo się odpala ten gimp. No ruszył, w końcu ruszył, pamięć zajęta dopiero w połowie, więc to nie jest wina tego, że brakuje ramu. To też jest fajne, 6 GB ramu, weź to pod uwagę, że tu jest tylko 6 GB ramu, w tej chwili doładowany system, czyli przeglądarka internetowa z trzema kartami, LibreOffice, ustawienia, tu jest jakieś to, odpalony GIMP i ten system bierze tylko 3 GB ramu. Naprawdę, jest, ja się nie nabijam. Naprawdę, ja się nie nabijam w tej chwili, nie? Jest okej, okay, bo forowane jest 2 giga, spoko i temat działa. Więc, kurde, zaczyna być niezła konkurencja dla pingwina, tak? Naprawdę, tu, tu, tu się nie ma co tego. Co tak to, to, to jest ewidentnie krok w stronę tego, że Microsoft się boi, że ludzie odejdą na pingwina po prostu po tym wszystkim, co odwalają w 11, co odwalą, pewnie w 12. To ktoś pomyślał, no kurde, zaczynamy ludzi tracić. I to nie jest to, że e, wszyscy gracze zostają na Windowsie i tak dalej, tak dalej. Tylko oni to widzą, bo inaczej by czegoś takiego nie wypuścili, przecież, tak? A jak widać, stary laptop z czymś takim i daje sobie po prostu radę, nie? Im nowszy laptop, to będzie to lepiej po prostu chodzić. Krok w dobrą stronę, naprawdę. Myślę, że tak jak powiedziałem przed chwilą, że wiele osób się rzuci na to wywali 11 i postawi to, bo oni sobie dopracują tematy, tak? Dodatkowo nie wiem, czy wspominałem, czy nie ale nie ma tutaj wymogu DX12, żeby karta graficzna wymagała DX12, co widać, bo ta nie obsługuje DX12. A szczerze mówiąc nawet nie wiem, czy tutaj DirectX jest zainstalowane. Tak jak w tym, tak jak ja kiedyś swojego czasu używałem przez dwa lata. Windows server to był R2008. R2 2 Używałem tego dość długo i naprawdę to był bomba system, to był zarąbisty system, kurde, lepszy od Wisty, lepszy, nie od Visty, tylko od ósemki, od 8.1. I dziesiątka wtedy chyba powoli, nie, dziesiątka była dużo później, ale, ale autentycznie, to był bajka system i coś czuję, że ten LTSC będzie zdobywał popularność, naprawdę. Wiele ludzi powie, no po co przychodzić na pingwina jak mamy LTSC i będzie miał rację. Tak, ja wiem co teraz powiedziałem, ale będą mieli rację, bo tu ruszy Wam Photoshop, ruszą wam inne rzeczy natywne dla Windy, a wymagania tego systemu poleciały tak w duże głową, mało. już nie będzie tak mocno obciążone, nie ma reklam, nie ma AI, nie ma nic. Więc to jest krok Microsoftu w bardzo dobrą stronę, tak? Nie ma się co obawiać, bo zwolenników Pingwina i tak dalej, i tak dalej nie ubędzie myślę, tak? wielu ludzi jednak pójdzie na Linux ze względu na, na jakieś tam rzeczy prywatności i tak dalej, tak dalej, nie? Ale jeżeli ktoś wymaga szybkiego systemu, który działa i który jest zgodny w 100%, no bo to jest Windows, tak? Tylko jest deblutowany i nie są to jakieś skrypty, które nie wiadomo co robią, nie są to wersje robione przez ludzi, gdzie nie wiesz co ten człowiek wsadził do tego ISO, nie masz pojęcia, czy to nie ma Malvero, jakichś Keyloggerów, nie wiesz. Tych wszystkich atlasów, nie atlasów, cholera wie co. A tu masz light wersję prawdziwą z Microsoftu za darmo. Ja jestem pod wrażeniem, autentycznie jestem tutaj pod wrażeniem. Dobra, słuchajcie, kończymy, tak? Kończymy już ten film, bo on trochę długi mi tutaj wyszedł. Ale naprawdę, ja jestem pod olbrzymim wrażeniem i, i jeszcze raz powiem brawa dla tego, kto to wymyślił w Microsoftie, Że to puścili w takiej formie, jakiej puścili, bo naprawdę jest to, to dobry pomysł i wielu ludziom po prostu pomogą ze starymi trupami. Wiadomo, że Linux jest spoko, ale nie dla każdego i niektórzy potrzebują Windowsa, muszą, po prostu go muszą mieć, tak? A dzięki tej wersji LTSC oni będą mogli na starym kompie nie będą zmuszeni, żeby pingwina postawić, bo żeby to chodziło, tylko mogą mieć tą jedenastkę świeżą na tym swoim kąpie po prostu. Jak będą chcieli, to przejdą sobie na Linuxa. To jest piękna rzecz, bo od teraz praktycznie Microsoft daje ci wybór. Masz dziesiątkę, gdzie tam za półtora roku się skończy wsparcie i będzie problem mały, tak? Masz jedenastkę, która jest wypuchnięta, zabugowana i w ogóle cholera wie co, jeszcze dowalona reklamami na Maxa, tak? I AI, i cuda wianki, i w ogóle, i w ogóle, i w ogóle. I jeżeli chcesz minimalizm, to dostajesz LTSC. Bardzo dziękuję za obejrzenie tego filmu. Dziwnego filmu, jak na ten kanał, i, i słowa, które ja tutaj powiedziałem ogólnie, i tak dalej. Ale, ale, no, no, po co jechać po czymś, co jest po prostu sensowne? Bo jest. Wiadomo, że dalej tutaj szpiegowanie, i tak dalej, bla, 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 bla nie? Ale nie aż tak, jak jest w jedenastce, i to na trupie działa, powiem, do kompletu. Jest okej, okay. jest okej. Okay. Pięknie dziękuję za obejrzenie, za wspomaganie tego kanału przez Paypala, Tipli, czy tam YouTube, YouTube subskrypcje i tak dalej. Śliczne, wielkie dzięki Wam za to wszystkim i widzimy się w następnym filmie, niedługo na kanale Średni Sak. Gorąco pozdrawiam, Bartek, trzymajcie się ciepło, cześć.